Alpaki z Widokowej. Legendy Agosta. Tekst i ilustracje Iwona Pastuszka-Wedral. Kolor runa. Skarb Alicante. Dawno, dawno temu stado 22 czarnych, prastarych alpak wędrowało jesienną porą z północy na południe Andów. Drzewa były pokryte liśćmi o przeróżnych odcieniach brązu. W zacienionych miejscach leżał śnieg, który poprószył poprzedniej nocy. Po całym dniu marszu stado postanowiło odpocząć przed kolejnym dniem wędrówki. Alpaki wybrały polanę na wzgórzu, z którego rozciągał się widok na wioskę Kakarasu. Kiedy układały się do snu, nadciągnęły ciemne chmury i po chwili rozpętała się burza. Błyskawice co chwilę rozdzierały niebo. Jedna z nich uderzyła w chatę mieszkańców Kakarasu. Ogień rozprzestrzenił się na całą wioskę, gdyż dachy pokryte były łatwopalną słomą. Wszystkie domostwa spłonęły. Alpaki były świadkami ogromnej tragedii mieszkańców wioski, którzy stracili cały swój dobytek. Postanowiły im pomóc. Wiedziały, że wysoko w górach mieszka ptak zwany Alicante, który codziennie wędruje do jaskini pełnej skarbów, aby sprawdzić, czy niczego z niej nie skradziono. Jednak, żeby dotrzeć do skarbu, najpierw trzeba znaleźć ptaka, a następnie iść za nim tak, aby nie spostrzegł, że jest śledzony. Jak tego dokonamy? Zaczęły zastanawiać się alpaki. Przecież kiedy Alicante zorientuje się, że go śledzimy, zamieni nas w drzewa. Dlatego w pierwszej kolejności udamy się do leśnej wiedźmy po eliksir, który sprawi, że nasze runo będzie zmieniać kolor na identyczny z otoczeniem. Rzekł przywódca stada, a po chwili dodał. To jedyny sposób, żeby strażnik skarbu nas nie zauważył. Poszły więc do wiedźmy, która sporządziła eliksir, ale w zamian zażądała części skarbu. Alpaki przystały na jej propozycję. Po wypiciu eliksiru ruszyły w drogę. Odnalezienie ptaka okazało się trudniejsze niż sądziły. Były już gotowe się poddać, gdy niespodziewanie jedna z alpak dostrzegła go siedzącego na skraju urwiska. Ruszyły ostrożnie w jego stronę i podążały za nim tak, by ich nie zauważył. Ptak doprowadził je do jaskini ukrytej w gęstwinie drzew i krzewów. Przywódca stada niepostrzeżenie wszedł za ptakiem do środka jaskini. Panował tam niesamowity mrok, więc jego runo, dzięki działaniu eliksiru, stało się czarne. Alicante nie zauważył, że ma towarzysza, więc wyszedł z groty w przekonaniu, że nikt go nie śledzi, a skarb jest bezpieczny. Kiedy ptak się oddalił, alpaki zabrały skarb i zaniosły go do wioski. Niestety zapomniały o umowie z wiedźmą. Wiedźma była wściekła, że alpaki nie dotrzymały słowa. Zatrzymała więc działanie eliksiru, na skutek czego runo alpak pozostało w kolorach, które właśnie przybrały, wtapiając się w otoczenie. Od tej pory runo alpak występuje w 22 różnych odcieniach, zaś mieszkańcy wioski Kakarasu dla upamiętnienia tego wydarzenia wznieśli pomnik dla uczczenia swoich wybawców. No, nie wiedziałem, że jakieś alpaki mają pomnik, powiedział Loki. Też bym chciał mieć swój pomnik, dodał. Musiałbyś czymś na niego zasłużyć, a jak na razie to Agost za opowiedzenie nam tej legendy zasłużył na oklaski, podsumował Kilkor. Dziękuję. Jeśli chcecie, mogę wam opowiedzieć jeszcze jedną, bo ci na zewnątrz nie zamierzają chyba kończyć. Tak, opowiadaj! Ryknęli chórem. Hej, Lisku. Czytał tata Mariusz.
czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.